Myśli na każdy dzień, święty Jan Paweł II, 9 czerwca. Objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka, ale wyłącznie do Boga. Człowiek oczywiście jest wolny od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania. Jeden tylko dobry wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach. Czy pamiętam, że kryterium oceny mojego postępowania stanowią przykazania Boże?